Okres kąpielowy rozpoczął się wraz z końcem roku szkolnego i potrwa do końca sierpnia. Na akwenie Polickim i Trzebieskim praca ratownika wodnego odbywa się codziennie od 10 do 18. Na 100 metrach plaży pracuje dwóch ratowników. Ich zmiany wyglądają różnie. Jedni pracują przez cały miesiąc, inni przez 2 tygodnie. Ratownicy narażeni są na całodniową ekspozycję na słońce, dlatego ich wieże wyposażone są w parasole chroniące przed promieniami słonecznymi. Jednak ich główną misją jest ochrona bezpieczeństwa ludzi zażywających kąpieli wodnych. Posiadają torbę R1, posiadają defibrylator, mają łączność, łączność mają między sobą, łączność mają z CKWR-em, to znaczy centralnym koordynatorem wodnym, gdzie w razie naprawdę w przypadku czy zasłabnięcia z udarem słonecznego, czy dajmy na to, jest potrzebna karetka, to wzywają zespół pogotowia ratunkowego, ewentualnie zadysponują LPR, to znaczy lotnicze pogotowie ratunkowe. Także posiadają, tak jak mówię, posiadają krótkofalówki UKF morskie, także na tych pracują, mają telefony, także no, są zabezpieczeni, mają wszystko co trzeba. W pobliżu plaży znajduje się izolatka przeznaczona dla osób poszkodowanych. Osoby potrzebujące pomocy są tam przenoszone w momencie udaru lub innej sytuacji wymagającej interwencji służb medycznych. Politcy woprowcy oceniają jednak, że na naszych akwenach jest spokojnie, choć zdarzają się pojedyncze przypadki. To zależy od tego, od różnych rzeczy. Czy na kąpielisko wejdą osoby nietrzeźwe, czy spożywają alkohol, czy nie słuchają się poleceń ratowników. No, w tej chwili na ten rok obecnie informacje, które posiadam od swoich ratowników, którzy pracują na akwenie trzebieskim, no jest to spokojnie, jest naprawdę spokojnie. Ludzie raczej stosują się do poleceń i zaleceń ratowników i przestrzegają tych boi, które tam są. Na terenie gminy Police działa grupa interwencyjna, tak zwana szybkiego reagowania. Podlega ona pod centralnego koordynatora ratownictwa wodnego, a jej zadaniem jest pełna gotowość 24 godziny na dobę. W razie czegoś, co się dzieje na naszym akwenie, jak mówiłem, akwen od Skorwina do Trzebieży, czy to jest na przykład, czy to jest akcja techniczna, że coś się stało z łodzią, czy silnik nie pracuje, czy śruba została urwana, czy akcja techniczna, czy to akcja medyczna, że ktoś zasłabł, trzeba go ściągnąć z jednostki, czy jednostka tonie, wtedy są powiadamiani i wychodzą za każdym razem na dany sygnał na wodę. Praca ratownika wodnego to ciężki kawałek chleba. Chętnych jest sporo, ale by wejść w szeregi wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, trzeba przede wszystkim bardzo dobrze pływać i umieć udzielić pierwszej pomocy. Do tego niezbędne są przede wszystkim odpowiednie kursy. ’31 lipca w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży odbył się polsko-ukraiński festyn rodzinny. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Dzikie Anioły. Głównym celem jest połączyć młodzież polską i ukraińską w jedną całość, żeby mogli się razem bawić i korzystać z atrakcji, które przygotowaliśmy przy współpracy wielu partnerów i naszych firm. Wśród atrakcji były warsztaty kynologiczne. Dzięki nim dzieci uczyły się bezpiecznego zachowania przy psach. Zapoznawały się również z potrzebami czworonożnych przyjaciół. Warsztaty przydały się też dzieciom, które boją się psów albo mają trudności w kontaktach społecznych. W programie znalazły się także inne atrakcje, między innymi pokaz ratownictwa wodnego. Dla dzieci była to lekcja, która może przydać się w przyszłości. Był także pokaz Straży Pożarnej z Trzebieży, malowanie rękami i stopami, kącik fotograficzny, przejażdżki motorami, żywa maskotka, rybka mini-mini czy dmuchany zamek. W organizacji festynu finansowo pomogli gmina i powiat policki. Przez cały rok korzystamy z różnych usług i robimy zakupy. Jesteśmy klientami i powinniśmy otrzymać paragon. Dzięki niemu możemy porównać ceny i sprawdzić prawidłowość transakcji.
Wydanie paragonu w sklepie czy restauracji ma znaczenie dla każdego z nas. Zarejestrowana transakcja na kasie fiskalnej gwarantuje, że podatek, który płacimy w cenie towaru, trafia do budżetu państwa, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy. Pilnowanie paragonów pomaga zmniejszyć tzw. szarą strefę, przez którą tracimy wszyscy jako obywatele. Dlatego pamiętajmy, że biorąc paragon, nawet za jedzenie w barze przy plaży, wspieramy uczciwą konkurencję między przedsiębiorcami. Na paragonie sprawdzimy, czy naprawdę zapłaciliśmy na przykład za zakupione artykuły spożywcze, a nie inny towar. Łatwiej wtedy również oddać zakupiony towar w razie jego złej jakości. Klient powinien zwrócić uwagę, czy otrzymał prawidłowo wystawiony paragon. Zdarza się, że zamiast niego otrzymujemy potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą. Musimy pamiętać, że wydruk z karty stanowi wyłącznie dowód zapłaty kartą płatniczą lub kredytową. Nie zastępuje paragonu fiskalnego. Innym przykładem nieuczciwego działania przedsiębiorców jest wydawanie paragonów niefiskalnych. Dotyczy to przede wszystkim usług gastronomicznych, gdzie zamiast paragonu są wystawiane rachunki lub paragony kelnerskie. Wychodząc ze sklepu czy lokalu gastronomicznego, paragon warto wziąć ze sobą. Nie zawsze wystarczy, że dopilnujemy, by sprzedawca wystawił nam paragon. Musimy go wziąć ze sobą, ponieważ jest przydatny w razie reklamacji. Poza tym zdarza się, że nieuczciwi przedsiębiorcy zbierają pozostawione przez klientów paragony i wykorzystują je do przestępstw podatkowych. Na podstawie niewydanych lub nieodebranych paragonów anulują transakcje na kasie fiskalnej lub wystawiają tzw. puste faktury. W ten sposób wyłudzają zwrot podatku VAT, na czym tracimy wszyscy. Dlatego zwracajmy uwagę, żeby otrzymane potwierdzenie sprzedaży rzeczywiście było prawidłowo wystawionym paragonem. Nieprawidłowości związane z paragonami powodują mniejsze wpływy z podatku VAT do budżetu państwa. Przez to traci całe społeczeństwo, które korzysta z edukacji, służby zdrowia, dróg czy komunikacji. Zabieram paragon, dlatego że wtedy sprawdzę w ogóle, czy tam jest, nie zawsze mi się udaje zabrać, bo jest za dużo śmieci wtedy, ale staram się zabierać, żeby po prostu sprawdzić ceny, jakie są. Zabieram, ale wcześniej wyrzucam ten paragon. Nie zawsze sprawdzą ceny, no ale nieraz tak. A dlaczego? No bo jestem ciekawa, ile zapłaciłam i za co. Raz zabieram, raz nie. Różnie to bywa. No po prostu, jak mi tam pasuje. Od czego to zależy? To nie wiem. Po prostu no czasami chcę się tam zobaczyć, ile się wydaje, no ale czasami to tak, wie pani, zostawiam i już. No jak dają, to zbiorę, dlaczego? I nieraz sobie podliczam, czy... Dobrze. Jeżeli mam okazję, to zabieram po prostu dla swojego rozliczenia. Nieuczciwe działania niszczą konkurencję i osłabiają gospodarkę. W tej sprawie liczy się postawa każdego z nas, upominanie się o paragon u sprzedawcy i sprawdzanie, czy otrzymaliśmy prawidłowy dokument. Zgłaszajmy, jeżeli nie otrzymaliśmy paragonu fiskalnego, a sprzedawca ma do tego obowiązek. Możemy to zrobić w Urzędzie Skarbowym, możemy to zrobić przez całodobowy bezpłatny telefon interwencyjny 800 060 00. Możemy wysłać mail na adres powiadom@kas.mfgov.pl bądź też skorzystać z anonimowej i bezpłatnej aplikacji e-paragony. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie podatki.gov.pl. Pracownicy administracji skarbowej prowadzą kontrolę punktów sprzedaży przez cały rok, a w okresie wakacyjnym z większym natężeniem w miejscowościach turystycznych. Od 16 lat 25 lipca obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Mimo corocznych akcji, polska policja codziennie zatrzymuje minimum 200 pijanych kierowców. Tylko 30 lipca zatrzymano ich aż 400. Wobec tej plagi Carlsberg Polska już po raz szósty prowadzi ogólnopolski program edukacyjno-społeczny Trzeźwo Myślę. Mimo wysokiej świadomości Polaków na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą wsiadanie za kierownicę auta pod wpływem alkoholu, nadal zdarzają się tego typu sytuacje. Według najnowszego badania opinii zrealizowanego w ramach szóstej edycji programu społeczno-edukacyjnego Trzeźwo Myślę, 15% ankietowanym zdarzyło się prowadzić auto w stanie, gdy nie byli pewni, czy są trzeźwi. W 2020 roku nietrzeźwi kierowcy, piesi i rowerzyści spowodowali 2015 wypadków, w wyniku których 271 osób straciło życie. Największą grupę sprawców stanowili zmotoryzowani. Z ich winy doszło do 1656 wypadków, w których zginęło 216 ludzi. Czasami do smutnych statystyk przyczyniają się pasażerowie, którzy dają ciche przyzwolenie na takie zachowanie.
Jak pokazują wyniki badania, 87% Polaków odmówiło jazdy z kierowcą będącym pod wpływem alkoholu. Niemniej pozostałe 13% przyznało, że taka sytuacja miała miejsce. Celem programu Trzeźwomyślę ma być wpłynięcie na zmniejszenie liczby wypadków samochodowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców i uświadomienie im zagrożenia związanego z prowadzeniem auta na rauszu. Program Trzeźwomyślę uczy, czym jest i jak rozumieć dojrzałe podejście do konsumpcji alkoholu. Chcemy przekonywać do pozytywnych zachowań, pokazując je, promując jako modne, na czasie, wyróżniające nowoczesnych ludzi. Po wypiciu jednego piwa stężenie alkoholu we krwi może sięgać nawet 0,26 promila. Program Trzeźwomyślę uczy odpowiedzialnej postawy wobec alkoholu. Zainicjowano go w 2017 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.trzeźwomyśle.com.